Witam, witam, siemanko. Dzisiaj taki luźniutki odcinek, bo środa. Środa to takie, powiedzmy, bonusowe materiały będą. Bardziej sobota jest tym dniem, w którym chcę wrzucać te filmy. Ale dzisiaj sobie grzebię, zrobiłem tą rozpórkę tam do wydechów pod spód. Także ją zaraz zmontuję. Pokażę Wam też kilka innych rzeczy, które robię. Troszeczkę opowiem, jaki jest plan na najbliższe tygodnie, w sumie tygodnie, miesiące nawet, żebyście wiedzieli i żebyście mogli się wypowiedzieć i poradzić mi, co jak zrobić, żeby tutaj niczego nie skiepścić. Także zapraszam Was do oglądania. Tak wygląda moja rozpóreczka. Kształtownik z nierdzewki. Tak jak mówię, on łączy jeden i drugi wydech, po to, żeby one się nie przekręcały, jak również widzicie ten wieszak, jaki on jest długi, prosty, i to też zabezpieczy, żeby ten wydech nie latał w tą i w tą stronę, no bo dwa już jakby nie spadną. Niezła rzeźba się tutaj zrobiła. Powiem szczerze, pierwsza jazda po kwarantannie, czyli po 17 dniach. Zajeżdżam sobie na stację benzynową. Chcę odpalić, a tu nic. Nie da rady. I to nie to, że nie da rady, bo nie ma prądu, tylko normalnie jest prąd, wszystkie kontrolki świecą, wszystko jest ok. Więc nie do końca byłem pewien, co to jest, o co chodzi, aż nie podszedłem i tutaj nie pogrzebałem. A tutaj o, takie coś. Ja się z czymś takim jeszcze nie spotkałem. Muszę to wymienić po prostu. I tak stałem na tej stacji benzynowej. I stałem, i stałem. I mówię jej, co tutaj zrobić z tym, żeby ruszyć. No, ciekawe to jest, że że normalnie silnik kręcił, wszystko ok, na pierwszy rzut oka wszystko ok, a w rzeczywistości no za słaba masa. Jedyne co zdradzało, że jest jakiś problem, to to, że się znowu świeciło jakby ABS, ESP na desce rozdzielczej. Wszystko inne było jakby w normie. Dobra, nie będę Was zanudzał tym tutaj, jak to zrobić, także wymienię to i wtedy zobaczymy, czy to będzie palić. Wszystko działa, auto odpalone. Jedyny minus tego wszystkiego to te tutaj śruby. To nie są dziesiątki, słuchajcie, to są jedenastki. No kto wozi jedenastkę ze sobą? No to jest tak niespotykany jakby rozmiar, przynajmniej no w moim przypadku. Dziesiątka, dwunastka, trzynastka, czternastka, spoko, ale jedenastka? No, mało, ja przynajmniej mało spotykam. Najważniejsze, że zadziałało. No i wygląda na to, że znalazłem winowajcę nie przełączającego się gazu. No dawaj, skup się tutaj, fokus, fokus, o. To jest ten przewód właśnie. Widzimy brązowy, widzimy. No dawaj, tutaj fokus. Dobra, brązowy jest cały, a ten jest przedarty, więc o, teraz się sfokusowało. Muszę go troszeczkę chyba tutaj, nie wiem, przeciąć, połączyć, czy coś tutaj muszę spróbować, zobaczyć go. A tam odkryłem jeszcze, że osłona przegubu jest walnięta. No i też trzeba będzie się za to zabrać. Więc zawsze jest coś do roboty. Taki urok samochodów, no. Nowych czy starych, zawsze jest coś do roboty. Czasem po prostu ręce opadają. Jak zrobiłem gaz, to zobaczcie, auto nie odpala, kręci normalnie, nie odpala, świeci się znowu jakby ABS, ESP. Oczywiście wyskoczył błąd sondy lambda,
Camshaft timing. Short to ground. Main relay. O ja, dziękuję, no. Main relay. No ciekawe, czyli główny bezpiecznik. Zaraz będę musiał szukać, no. Więc szukamy, no. Tak, po wykasowaniu kodów jakby, ale bez kręcenia silnikiem, wyskakuje, że ten główny bezpiecznik. Nie wiem, gdzie on jest, pewnie gdzieś tam na podszybiu. Zaraz muszę poszperać i się do niego dobrać jakoś. Dobrałem się tutaj do tego sterownika. Ten przekaźnik to jest chyba właśnie ten przekaźnik, który wyrzuca, ale sprawdzę sobie również tamten. No nie wiem, no trochę tam stópki przybrudzone, ale to nie powinno mieć aż takiego wpływu. Ale zaraz je wszystkie przeczyszczę i zamontuję z powrotem. Drugi też mam już wyciągnięty. Takie coś to jest. No i ciekawość oczywiście wygrywa. Żeby zobaczyć, co tutaj jest w środku. No i wygląda na to, że na pierwszy rzut oka oczywiście jest wszystko ok, nic nie popalone, nic nie zaśniedziałe. Sprężynka, no wszystko jest. Zobaczę ten drugi i zmontuję to z powrotem. No tutaj stópki są idealnie czyściutkie. Przyszedł czas na wymianę akumulatora. Zima już się kończy, ja wymieniam akumulator. Zobaczcie. 12, no i będzie spadać tak sobie do 12, do niecałych 12. Jest tyle, dlatego że przed chwilą przestawiłem auto i po prostu tutaj podjechałem. Objawia się to tym, że normalnie kręci, silnik kręci, 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 zaskakuje jakby na jeden cylinder, a reszta się dokręca, jakby wystartowuje dopiero. Także nie jest to tak jak powinno być. On po prostu nie trzyma. Ma to napięcie, ale jakby, no nie wiem, nie trzyma, więc szybko go zaraz zmienimy. Wymiana teoretycznie bardzo prosta. Ściągamy tą osłonę. Jedną, drugą. Odkręcamy klemy. I chyba powinien wyjść. Mam nadzieję, że nie jest tam na dole gdzieś tam w żaden sposób mocowany, ale to się za chwilę okaże. Stare i nowe aku. Nowe wziąłem takie. W sumie te same parametry. 95 Ah i 800 Amperów. Tutaj też 95 i 800 Amperów. Ten nowy. No, ciężko będzie. Ale zaraz spróbujemy. Nie. No dawaj. Nowy 12,8. 12,8 ma nowy, także no dużo lepiej. Dużo lepiej, teraz go tam trzeba włożyć, co nie jest takie wcale proste. A nie jest to łatwe, dlatego że tu gówno jest kurna ciężkie. Poza tym tu przeszkadza troszeczkę ta część. Tutaj nam wadzi akumulator tu, także ja mam tam notrycytkę jakoś to zrobione, więc ją odczepię i wówczas jakiś tu większy ruch tego troszeczkę będzie i powinno być łatwiej to włożyć. A stare aku z Audi ląduje tutaj, czyli w kamperze. 2.8 TDI, 160 koni. Według mnie najlepszy silnik, przez wielu znienawidzony, bo nie umieją go zrobić. A ja go lubię. Tu nie ma paska rozrządu, nie ma łańcucha rozrządu, tylko wszystko jest na kołach zębatych, które są tam z tyłu. Dostęp jest od strony kabiny do tego, ale tu nie ma co się sypnąć. Ten pasek można zdjąć, odpalić to wszystko. Jeszcze stary system, zobaczcie, co 45 tysięcy. Trzeba regulować zawory. No silnik prosty jak budowa cepa. Turbina, tłoki, listwa wtryskowa, pompa. No już, nie?
części do niego są dosyć drogie, szczególnie pompa, która jest tam z tyłu, ten niebieski wężyk, co tam widzicie, i to jest dosyć drogie, ale reszta to jest bajka. Dobra, stawiam go tutaj i robię dalej. Aż cholera jasna, świeżo wymieniłem akumulator i znowu wyskoczył błąd tych tu przekaźników. No lipa. Ogólnie chyba strzeliłem ząka, bo myślałem, że to jest ten przekaźnik. Zamówiłem dwa takie używane. Nic to nie pomogło, więc to nie jest to. Wczytałem się głębiej i okazuje się, że to jest przekaźnik ten główny. I że on jest odpowiedzialny za doprowadzenie prądu właśnie do pompy, paliwa i tak dalej. I on odpowiada za to, że to czasem nie działa. Ja go sobie jeszcze raz szybko tutaj otworzę. Zobaczę, jak to w środku on tutaj wygląda i zobaczę, czy to auto odpali. No i muszę taki zamówić, bo pewnie nic innego nie wykombinuję tutaj teraz. Tak sobie tutaj grzebię i grzebię przy tych lampach. I tak mówię, spojrzę na ten spryskiwacz od lamp. Pierwsze co? Wtyczka. Ciekawe od czego. Wydaje mi się na 90%, że od drugiej pompki. No i tak idę po tych przewodach tutaj. Idę. Patrzę, o jest przewód od spryskiwaczy, od reflektorów. No jest. Nic dziwnego, że one nie działają. No, jak nie dość, że nie są podłączone, to jeszcze w dodatku tu jest cały wąż. Podłączyłem go sobie pod kompresor i normalnie wysuwają się, chowają się spryskiwacze, wyleciało z nich resztka płynu, także tu wszystko działa, tylko musiał się dobrać do drugiej pompki i podłączyć tego wężyka jeszcze raz. A żeby się dobrać do drugiej pompki, to o ile dobrze mi się wydaje, to ona jest tutaj, z tej strony. Ja nie wyczuję jej, ale jest tam, czyli trzeba zdjąć nadkole, koło nadkole i wtedy jest do niej dostęp. Zaś coś do roboty, no. Zastanawiacie się pewnie, po co ja znowu rozklejam tą lampę. No więc tak, przyczyny są dwie. Jedna to taka, że chcę dać nowy klej. Tutaj butylowy kupiłem, więc uszczelnię to od nowa, tak jak powinno być, żeby na pewno nie parowały, żeby były szczelne. Druga przyczyna, ważniejsza, dużo, dużo ważniejsza, jest taka, że zrąbałem montaż tych soczewek. Dlaczego zrąbałem? Ponieważ tak jak kilka osób mi napisało, podstawy fizyki, zmieniłem tutaj odległość soczewki od żarnika i po prostu te refleksy, takie tęczowe refleksy są skutkiem tego. Druga rzecz jest taka, że nie da się ich ustawić. Naprawdę. Próbowałem pokrętłami tutaj i tak dalej, nie da się tego ustawić. Ja nie mam tutaj poziomowania ksenonów, ani w wagu również nie mam tej opcji, żeby jakby sprawdzić sobie ten zasięg. To nie ten model, nie te ksenony, nie mam pojęcia, nie znam się aż tak na tym. Więc rozklejam je ponownie i plan jest taki, że soczewka, która była tutaj oryginalnie, ta prążkowana, włożę ją, podmienię ją zamiast tej nowej soczewki, a zostawię odbłyśnik ten nowy, z tych nowych. Wiem, zagmatwane to, ale no muszę tak zrobić, żeby w tym momencie jakoś uratować te lampy. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że one świecą. Świecą mega fajnie, naprawdę dają bardzo dużo światła, ale tak jak mówię, nie da się ich ustawić i mają te refleksy tęczowe, co bardzo przeszkadza. Pokażę wam coś jeszcze. One nie mają, taką przebitkę zrobię później. One nie mają takiej linii odcięcia. Światło nie jest poziome, tylko w jednym punkcie jakby wystrzeliwuje pionowo. Tak jak mówię, ciężko to zobrazować, ale pokażę wam to. I po prostu oślepia kierowców jadących z naprzeciwka.
Wiele osób z Was pisze, że mogłem odbłyśnik kupić. Oczywiście mogłem kupić odbłyśnik, jak najbardziej mogłem dać go do regeneracji, nie ma problemu. Kwestia taka, że regeneracja odbłyśnika to jest koszt, o ile dobrze kojarzę, 100 za odbłyśnik, a ja tutaj dałem 205 zł za oba te, znaczy za kompletny zestaw tego soczewek i odbłyśników, czyli wychodzi na to tyle samo. Jeśli oczywiście zadziała stara soczewka z nowym odbłyśnikiem, jeśli wszystko będzie ok. Jeśli nie, no to będzie problem i będę kombinował dalej, ale na tą chwilę rozkleję to sobie, zmontuję co nieco, pokażę Wam wtedy, no i pokażę Wam na samochodzie, zobaczymy, czy to będzie działać, zobaczymy, co tutaj, czy to pomogło, czy to nie pomogło tak naprawdę. No. Tak wyglądają te dwie soczewki, stara i ta nowa. Zobaczcie na ich wysokość, grubość, no są inne. Dlatego też przyznam się, nie zwróciłem na to uwagi. Dobrze, że mam Was, jesteście czujni i zauważyliście to na filmiku i wyjaśniliście mi dlaczego. Dlatego też te odległości są różne przy tych nowych soczewkach i przy tych starych, przy całym zestawie. No i ja podmieniając, jakby oddalając tą nową soczewkę od odbłyśnika, no to zmieniłem jej o ogniskowość i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ona nie świeci dobrze. Więc montuję starą, stare nóżki. Tą starą soczewkę wmontuję w te stare nóżki i zamontuję ją tutaj do tego nowego odbłyśnika. Na krótko to skręcę i zobaczę, jak to wtedy będzie świecić. No i mam nadzieję, że będzie wtedy już super dobrze świecić. Jeszcze tak dla porównania, nie pokazałem Wam wcześniej, ale o, nowy odbłyśnik, a tutaj stary odbłyśnik. Różnica jest ogromna, także no to światło też jest totalnie inne. Dobra, działam, no. Zamontowane, na krótko świeci. Pokażę Wam teraz, o co mi chodzi z tym, jak one nie powinny świecić. To jest to z tą nową soczewką, która świeci źle. I spójrzcie tutaj. Widzicie? Widzicie, jak ten punkt idzie do góry, a jak ja się przesunę do tych świateł ze starą soczewką, zobaczcie, nie ma czegoś takiego. A tu, proszę bardzo, tęcza i świeci tak bardzo do góry. Nie ma tej linii horyzontalnej, to co mówiłem. Tutaj jest idealnie, także ja to sobie zaraz posklejam, zmontuję, pojadę na drogę, gdzieś jakiś murek czy coś i Wam wtedy to pokażę różnicę na tych dwóch światłach. Lampeczka sklejona, mam nadzieję, że nie będę musiał jej rozklejać już nigdy tak naprawdę, bo dałem tutaj tyle kleju, że no, może być ciekawie. Klej, jaki użyłem, to taki butylowy z rolki. Mógłby być troszeczkę węższy, to jest chyba 0,5 mm, jakby był 0,4, 0,3, no to by było super, bo tak to ciężko, naprawdę ciężko to upchać wszystko, żeby on się tam zmieścił, a wyczyścić ten stary klej, no to jest nie lada wyzwanie, bo on po prostu się tak dobrze trzyma i no trzeba po 5 cm jechać, rozgrzewać go, usuwać, wygrzebywać i tak dalej, ale lampa sklejona, montuję ją do auta i jedziemy. Myślę, że na tym przykładzie widać to najlepiej. Po lewej jest soczeweczka, ta stara soczewka, ale z nowym odbłyśnikiem, a po prawej stronie jest nowa soczewka z nowym odbłyśnikiem, ale jakby zmieniona odległość. Widzicie tą taki wulkanik? No tego nie powinno być. Powinno być takie tutaj po lewej stronie. Zastanawiam się jeszcze ten taki odbłysk na górze. Od czego to jest? Bo na tych starych soczewkach była taka jakby osłonka zamontowana,
ale tutaj oczywiście z komentarza jednego z Was skorzystałem, który mówił, żeby tego nie montować. No i nie zamontowałem tego. Pytanie, czy to nie powoduje jakiegoś tam takiego refleksu w tym momencie u góry, czego też nie powinno być. Na szczęście jest on dosyć słaby, ale powiem Wam, że te światła naprawdę no robią robotę, nie? Robią robotę. No, zobaczcie, no jak jaśniutko jest, fajnie, no. Także no muszę zrobić tą drugą lampę też muszę zmienić, wtedy wszystko poustawiać i zobaczymy wtedy. Nawiązując jeszcze do tego, co w najbliższym czasie będzie na kanale. Jajka, jaka brudna szyba. Sonda Lambda na pewno muszę wymienić, żeby się pozbyć wszystkich tych błędów z deski rozdzielczej, bo już mnie to drażni. Płukanka silnika to na pewno. Tak jak widzieliście, również muszę zająć się spryskiwaczem. Rozrząd, no to jest must plus uszczelnienie wszystkiego. Już teraz zbieram części, także liczę na Wasze porady. Nie wiem na przykład, jakiej firmy pompę wody kupić. To jest dla mnie największa niewiadoma, więc jeśli macie jakieś fajne doświadczenia z tym, to dajcie znać. No i lakierowanie. Lakierowanie to największa chyba robota będzie. I zostawię ją sobie na później. Aha, no jeszcze, przepraszam, jeszcze będziemy jeszcze przyciemnić szyby. Jeszcze chcę zrobić taki full wypas w środku, go umyć, wszystko wypucować ładnie. I jeszcze czeka mnie zmiana przegubów wewnętrznych, zewnętrznych, prawdopodobnie z jednej i z drugiej strony, także to też będzie mega wyzwanie i to już niedługo, bo one strzelają i wibrują przy przyspieszaniu po prostu i przy jeździe ze stałą prędkością. Ja czuję wibracje, koła wyważone, opony nowe, więc no nie idzie to stąd, tak? Wracając do tych świateł, to powiem Wam szczerze, że w tym momencie bym chyba kupił, dał odpuśniki do regeneracji i się nie pierdzielił w te wszystkie przerabianie, nie wiadomo co i tak dalej. To mój błąd, ale już tak zrobiłem, trudno, no, muszę z tym żyć, nie wyrzucę przecież tego, tak? Także to wszystko zainstaluję. Dodatkowa rzecz, oczywiście ja mam też jeszcze inne jakby projekciki, muszę porobić traktorek, muszę przy kamperze pogrzebać, także tam będzie jakaś też odskocznia od Audi, bo no, żeby się nie przejadło, ale spójrzcie na różnicę. No kurna, no te światła są mega, no mega, mega wypas w porównaniu do tych świateł poprzednich. Także no ja jestem zadowolony, mimo że muszę tutaj przy nich grzebać niesamowicie, to zobaczcie, no bardzo, bardzo pozytywnie świecą. Tak jak wspomniałem wcześniej, środa to jest takie dla mnie luźne grzebanie. Głównie chciałbym te filmy wrzucać w sobotę, więc na coś konkretniejszego zapraszam w sobotę. Subskrybujcie, lajkujcie. Dzięki wielkie, do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.